Aktualny wynik to 1 do 0 dla Many. Po stronie lewej w kolorze czerwonym jest oczywiście polski gracz. Po stronie prawej w kolorze niebieskim jest gracz z Ukrainy. Znowu Zerk kontra Protoss po raz kolejny. Ogólnie rzecz ujmując, z jakich graczy składa się drużyna Ukrainy? Blaj, Dimaga, którego już raczej dzisiaj nie zobaczymy. Blaj, Dimaga oraz Kas. Ta trójka w dniu dzisiejszym się pojawia. Ktoś się pyta, czy będzie dzisiaj grał Whitera. No oczywiście, że nie. Whitera nie będzie grał. Whitera zdaje sobie sprawę, że nie jest na tyle... No nie jest w takiej formie. Chociaż nie wiem, czy nie byłby lepszy od Dimagi. Tak naprawdę. To jest dobre pytanie z tego względu. Okej. Ekstrakt. Widzimy wczesny pull ze strony Blaja, więc próbuje zrobić krzywdę Polakowi. Na szczęście Mana rozpoczyna od Gateway'a i jedzie zeskautować. To trzeba uważać, właśnie już chciałem to powiedzieć, na Blaja trzeba uważać, bo on jest w stanie czasami urwać jakąś mapę co lepszemu. Lepszemu graczowi z nawet Korei czasami się to udaje. No a teraz... Manie też jest w stanie urwać jedną mapę. Co jego BO3 nie mówię, że jest w stanie zrobić, ale Blaj ma czasami takie swoje dziwne zagrywki. Ma częste cheesy, ale o tym chyba Mana powinien wiedzieć i będzie już produkował za chwilę jak coś pierwszego Zelota. Zobaczy ekspansji, nie ma. Zobaczył wybiegające lingi i już zdaje sobie sprawę, że trzeba się bronić. Nie wiem, czy ustawienie tego pylona to jest taki dobry pomysł. Kto laguje? Nie wiem, ja nie przylagowywałem, to nie byłem ja, proszę się na mnie nie patrzeć. Oj, Mana ma blokadę, Mana ma supply bloka w tej chwili, to go trochę boli. Dobrze, już się skończyło, Zelot jest... nie, proby są chronobustowane. Czemu proby są chronobustowane, których nie było? Zelota trzeba wrzucić tutaj jak najszybciej. Mana z tyłu się już zastawił, dobrze, to będzie w miarę bezpiecznie. No ale trzeba coś zrobić z tymi wszystkimi lingami. Jeszcze Mana postawi oczywiście pylona, żeby ekspansję przyblokować tak długo jak tylko się da. 18 do 11 w ilości z harvesterów. No i teraz ważne, aby nie stracić zbyt dużo tych jednostek. Zelot za chwilę będzie gotowy, ale jeden Zelot... Jak coś i tak nie wygra z ósemką lingów, która tu za chwilę się pojawi, trzeba będzie użyć do tego probek. No i czekam na... Mothership Core tak naprawdę był tutaj najlepszym pomysłem. O, i Mana dał się otoczyć. Trochę go to zaboli. Teraz używa probek jeszcze do walki. Kolejny Zelot jest chronobustowany tym razem już. Mothership Core w przygotowaniu. Zelot pojawia się. Pamiętajmy, że tam ekspansja już jest stawiana przez Zerga. Ale na razie jest dobrze. Na razie jest nawet bardzo dobrze. 20 do 12 w ilości harvesterów. No i ten Zelot bez problemu pogoni lingi, ale kolejne lingi były, tu nie ma tak dobrze, potrzebny jest Mothership Core, nie ma innego wyjścia. Na mnie się niech oni nie patrzą. Kto przylogował, panowie? Nikt się nie chce przyznać. I pojawia się rdzeń statku matki. No cóż, jest Zelot, jest Mothership Core. Za chwilę powinno być w miarę spokojnie, a tak jak widzicie mam podgląd, czy jakieś FPS-y teraz też nie, czy FPS-y klat, czy jakiś lag jest. Dobra, przyjmujemy tą ekspę. No problem Many jest taki, że nie w swoją ekspansję postawi dosyć późno. Boże, myślałem, że to się zalagowało, to Mana po prostu expy nie stawiał. Jezus Maryja. Próba zabicia owka nie uda się chyba, jeżeli by się udało, to by to było kosztem stalka, co się chyba nie opłaca do końca. Teraz bardzo fajnie Blaj na dwie strony szykuje się, żeby zaatakować. No i zobaczymy, czy uda mu się jakąś probę ubić. W jednostkach straconych aktualnie Protoss jest do... Więcej stracił, ten Zelot kosztował. Ostrożnie, dwie proby zabite. Byłoby fajnie, gdyby tego Overlorda udało się zabić. Jednego, drugiego. Ale Blaj zdaje sobie sprawę, że to będzie niebezpieczne. Dobra, Nexus sobie grzecznie czeka. Jest fajnie. Trochę późno, to jest ta ekspansja przejmowana. I teraz widzimy 29-30, harvesterów do 21. Na dłuższą metę Blaj chyba jest jednak w lepszej sytuacji. Musiałby Mana teraz spróbować wyjść, nałożyć jakąś presję, wymusić produkcję lingów, a nie ciągłe dronowanie. No to były złe lingi. Niedobre były lingi. No.
Jak tak można robić takie niedobre rzeczy? Ajajaj. Dobra, zobaczmy, co się dzieje. Próba przegonienia Overlorda. To się na tę chwilę jeszcze nie udaje. Jakby ktoś tego nie widział. Nie, może się uda go zabić? Uda się go zabić. Z dwóch stron spróbuję mana. Dajesz, Maniura, dajesz. Zabijasz owka, 100 minerałów, plecy, blokada. O to mniej więcej chodzi. Im szybciej przyblokowany będzie, tym lepiej. 3 gatey. 4 gatey. Może fajna presja na samych gatewayach. To byłby nie najgorszy pomysł. Zelot na razie na coś czeka. Dorzućmy do tego sobie jeszcze jedną probkę. Niech ta zobaczy, jak wygląda sytuacja. I wtedy, no, polski gracz... Probkę. Albo łowka się pozbyć. Widzi już Blight, co się dzieje. Widzi, że jest proba. W międzyczasie jest Roach Warren, ale właśnie przydronował 4 drony. Ja nie wiem, czy był taki dobry pomysł z tego względu, że dobrze, ma jeszcze larwy, więc mógł z lekka sobie przydronować. Bałem się, że się dla niego, że nie będzie miał tych larw. Jest pylon. Barrow w przygotowaniu. Pierwsze 2 roachiki. No i trzecia baza, myślę, że może być ściągnięta. Jeszcze tam Queen przechodzi. Jest jakaś blokada u Blaya? Nie ma. Na razie jest w miarę bezpieczny. Gate. Skończyły się robić gatey. Będzie 5 otwartych. Tak, będzie 5 otwartych sztuk. No i teraz to jest wzywane. Na dzień dobry Sentry, żeby było co ciekawsze. Leci do tego wszystkiego jeszcze Mothership Core. Będzie mógł później uciec jak coś z tym wszystkim. To może być ciekawa opcja. Jeżeli tutaj się uda zablokować, a chyba się uda zablokować jak coś przejście, ekspansję zniszczy Polak. Powinien ją zniszczyć, chociaż boję się trochę tych roachy i jest barrow, żeby się chować. Pierwsze 2 roachy stąd wyskoczą, 3 roachy nawet wyskoczą. No i rusza już w tym momencie Blight do ataku. Chce uratować ekspansję, jeszcze jeden force field z tyłu, ale tutaj widzimy, roachy są w stanie przejść, stracone jedno centry. Trochę szkoda, ale mana teraz, zobaczcie, arma przyjmka jest podzielona, nie jest w stanie całą armę naraz atakować. Co... Kolejny time warp, zeloty od tyłu podchodzą, żeby odciąć ucieczki, drogą ucieczki roachą. Bardzo dobrze, stalki z drugiej linii to wszystko zaczynają utrzymywać, kolejne stalki są dorzucane. Jeżeli chodzi o armię, Polak ma lekką minimalną przewagę i za chwilę będziemy mieli zniszczoną haczerkę. Jeszcze tutaj 2-3 strzały i haczerka padnie. Oczywiście ma nas się pozbyć pierw większości tych jednostek, później zajmie się haczą. Chcę to przegonić, co jest z tyłu, zanim tutaj oczywiście Broodlingi się pojawią, to będzie problem. 32 do 41 w ilości harwesterów, mana nie produkuje żadnych harwesterów, tylko i wyłącznie armię będzie próbował wykończyć przeciwnika. Zobaczcie jednak, że Lingi nie mają speedu, brak speedu na Lingach to jest coś dla nas bardzo, bardzo dobrego. Szkoda, że ten pylon jest tak daleko, ktoś cały czas laguje, na mnie się nie patrzcie, nie mam pojęcia, kto przylagowuje. Nikt się nie chce przyznać do tego. Zobaczymy, czy cela laguje. Wyszedł. Poszło mu się, ok, bardzo ładnie. Uciekamy i... Go! Może teraz już nie będzie tych lagów. Dobre force fieldy są tutaj potrzebne. Odcinamy roach, odcinamy lingi, rozstrzeliwujemy to. Time warp z prawej strony. Bardzo ładnie i nagle lagi też dalej się pojawiają. Uwaga na to, co się dzieje. Trochę to niebezpieczne. Za chwilę ubije to. Niestety Mother szybko został tutaj zniszczony, ale armia Polaka jest... No jest trochę mniejsza. Ale czy ma odpowiednią kompozycję? Chyba nie. Mana zobaczył, że nie da rady wygrać. Przede wszystkim nie ma też Mothership Core'a. Nie ma możliwości ucieczki stąd. Bezpiecznie jest się wrócić. Zaczyna produkcję probek. Dorzuca sobie również Robotic Facility. I na razie jest Polak. Na razie nie ma większych... Na razie jest bezpieczny. Powiem tak. Tylko co dalej? Dwie bazy do dwóch. Trzeciej bazy na razie sobie tej mana nie przejmie. Jest Overlord blokuje tutaj przejęcie ekspansji. Zniszczył XP w minerałach 3100 do 2,5, no ale ekonomicznie Polak jest w plecy. Mimo wszystko jest tutaj w plecy 36 harwesterów do 48. Może teraz w spokoju sobie Blaze tworzyć armię i proszę bardzo, będzie switch w późniejszej fazie w Mutaliski. Nie wygląda to do końca tak, jak mogłoby wyglądać, o tak powiem. Ale dobrze, była ta agresja. Szkoda na początku tego pierwszego straconego... zelota. To wielka szkoda. I pytanie, czy mana spróbuje zaatakować na dwóch bazach, czy będzie myślał o trzech? Na razie tworzy sobie Immortale plus jeden do ataku. Nie szykuje się, żeby tam przejść.
Nie widzimy żadnej proby. Może jakiś mocniejszy push na dwóch bazach. Tylko właśnie tu będzie problem, jak pojawią się znowu mutaliski. Pojawią się mutaliski. Polak będzie musiał ganiać jako pętany za tym wszystkim. Nawet 10 sztuk będzie, czy 10 sztuk to będzie wystarczające, żeby być upierdliwym. Na pewno. Nie pozwoli też ma nie wyjść za bardzo z bazy. Plus jeden do ataku już na jednostkach tutaj właśnie latających dla mutali. I do tego jeszcze haczerka. Co się ciekawego dzieje u Many? Mana zrobił dwa immortale, wychodzi teraz z ataku, dorzuca sobie jeszcze warpizm. To już jest ewidentna oznaka tego, że nie będzie Polak się bawił, gdyby udało się to złapać i będzie atakował. Tylko zobaczcie jeden numer. Oj, Blaj z drugiej strony chce zaatakować. Są zeloty. Wezwano, to na chwilkę powstrzymają. Do tego wszystkiego będzie Photon Overcharge. Powinien być, jest! No i teraz to mnie mocno ciekawi, jak to będzie. Aaaa! Gdzie on idzie tymi zlotami? Gdzie on idzie z lotami? Gdzie on idzie z lotami? Czemu nie walczył z lotami? Lecimy na wymianę baz. 10 mutalisków jest właśnie tworzonych. No chyba bawimy się w wymianę baz. Proby jeszcze próbują tutaj przegonić tą armię. Proby zaczynają ginąć. Mana w międzyczasie spróbuje coś przechwycić. Chyba powinien się. Zobaczmy, gdzie Polak powinien się wbijać. Czy w ekspansję, czy. No i Immortal, pierwsze mutale. No to bawimy się w wymianę baz w takiej sytuacji. Jedna ekspo zostanie zniszczona. Przydałoby się Spire zniszczyć, żeby nie było kolejnych mutalisków, żeby nie było w międzyczasie też tego plus jeden do ataku. Będziemy mieli Mass Recall w którymś chwili. Nie, nie będziemy mieli Mass Recall, bo Mothership Core został z tą armią. Ciekawi mnie, czy Polakowi uda się coś z tym zrobić. Nie wygląda to jednak zbyt dobrze. Trzeba tymi stalkami chować się gdzieś między proby, utrzymać ekspansję. Ale z drugiej strony też jest o tyle ciekawa opcja, że 21 probek zniszczonych na z tyłu, właśnie z tyłu teraz na holdzie to powinno być. Pierwszy cel to przede wszystkim powinny być mutale. Potem roacze, za chwilę ekspansja zostanie zniszczona. Jedna, druga padła. Pamiętajmy o tej bazie, którą tutaj stawia sobie Blaj. Blaj może jeszcze parę ekspansji postawić. Pola próbuje się utrzymać. Czy ma gdzieś proxy Pylona? Ma... Nie, nie ma Pylona. Przydałoby się go... ma setkę minerałów, tylko mana. Zobaczmy. 6 probek. Niedobrze. Tylko i wyłącznie jeden Pylon gdzieś będzie i... wszystkie proby za chwilę zostaną zagryzione. To jest ekspa. To jest ekspa, która będzie bardzo denerwująca. Nie jest zniszczony jeszcze ekstraktor. Mana wbija się do środka. Przydałoby się rozwalić wszystkie te drony. Force fieldy nie pozwalają uciec roachom. Nie wygląda to naprawdę za dobrze. Gdzie jest stawiane Spire? Tutaj mamy... Nie, to są spajny, spajny. Jest Spire. Spire trzeba zniszczyć. Mógłby Blaj jeszcze 6 zrobić sobie bez problemu mutalisków, ale to się nie uda. No i gdzie jest ten jeden, jedyny malutki tyci pylonik? Niech ktoś mi to powie. Próbuję teraz rozwalić Blaj wszystkie budynki. No i ganiamy się z tymi ekspansjami. Tylko jak już powiedziałem, może jeszcze Blaj stawiać sobie ekspy, gdzie tylko chce. Dorzuca Roach Warren. Wszystkie budynki zostaną zniszczone. Zostanie tylko i wyłącznie ta jedna ekspansja. Mana już uratował proby. Bardzo ładnie, że je zdążył uratować. Niedobrze. Niedobrze. No problem jest z ilością minerałów. Jeszcze ekspansja u dołu jest dostawiana. Mana nie wie, gdzie są te ekspy. Przydałoby się, żeby zaczął skautować trochę. Ekstraktor zostanie zniszczony, ale teraz zobaczmy. Mutaliski wracają, żeby z tym walczyć. Jest tylko setka minerałów. Tylko i wyłącznie setka, nic więcej. Ostrożnie, tutaj Mana nie może War Prisma stracić! Nie ma prawa go stracić, bo tam są jego bardzo ważne jednostki. Expo do ustawiana, tutaj fajnie to schowa. I za chwilę trzeba będzie gdzieś postawić Pylona. Jak wygląda aktualnie kompozycja? 13 Roachy, 9 Mutali. Coraz gorzej. Ten Pylon musi być lada moment gdzieś postawiony. Bo za chwilę Mana straci ostatni budynek! I zostawił tego Pylona. Czemu on zostawił tego Pylona? Dobra, jest asymilator. Asymilator lepszy pomysł, ma więcej energii, jest trochę tańszy. Próbuję jeszcze Feniksem to zeskautować. Czy Mana? Nie jest naprawdę ciężka opcja. Zdaję sobie Polak sprawę z tego, co jest tam na dole. Czy on wie, że na dole jest jeszcze jedna ekspansja? Czy on wie, że przeciwnik za chwilę zacznie produkować roachy? Dobra. War Prism. Tylko tu jest taki problem w momencie, w którym mutaliski się wypatrzą tego War Prisma. Armia Polaka zacznie ginąć.
Chociaż, dobra, zobaczymy, popatrzmy się jak to wygląda. No i teraz bardzo dobre mikro by się przydało. Z tyłu można ustawić, mutale w tym momencie się wycofają. Czy mana wieże XPS u dołu? Nie, mana jeszcze nie wieże XPS u dołu. Przydałoby się, żeby zrobił jakieś haluny i zaczął skautować, gdzie coś takiego może być schowanego. Aha, za chwilę pojawią się mutale, które to przechwycą. Mana zdaje sobie z tego w 100% sprawę i będzie chciał wymusić gdzieś walkę. Już pojawia się ta nieprzyjemna sytuacja, zrzuci Immortale. Nara, tak, zrzuci Immortale, Warpism jeszcze się jakimś cudem utrzymał. Roach'e teraz myślą, żeby zaatakować u dołu, mało jest tego wszystkiego. I lecimy na dosłownie tą wymianę, ale nie ma szans, Polak przegra tracąc Asymilatora. Zapewne mana myślał, że to jest ostatnia baza przeciwnika, tak też nie jest, jest jeszcze jedna schowana. Byłby taki bardzo szczęśliwy, byłby zadowolony, gdyby nie to, że jeszcze jest expa. A nawet by nie zdążył zniszczyć. 1-1. Było blisko. Ach, kurczę, szkoda. 1-1. No, lepsze mi będą emocje. Kolejny mecz już za chwilkę.